No i dobra, no to skoro mamy to ogarnięte, to byśmy mogli w sumie wrócić do tego Dead Town. I mielibyśmy to z głowy. I znowu pomyliłem rola, kurde, z wyciągnięciem broni i strzelaniem. Zdawajcie, może, kurde, polecimy sobie do tego, do Dead Town. Myślę, że to nie byłby głupi pomysł. Już byśmy mieli to z głowy, tak by the way. Jednak nie polecimy do Dead Town. Jak widzicie, od razu z miejsca pojawił się komunikat crew i z automatu zaczynamy misję. Więc Crimson Guardowie, whatever, zainstalowali kamery przy barze crew, ponieważ jak wiecie, crew często dokonuje takich nielegalnych, powiedzmy, wysyłek, nielegalnych. Jak to się nazywa? Nielegalnych, nie instytucji. Nie wiem, dobra, nie będę zgadywał nawet. W każdym razie, musimy teraz te kamerki zniszczyć. Co oczywiście od razu odpali nam czasówkę, no i oczywiście zaalarmuje Crimson Guardów. Więc to tylko kwestia czasu. No, już się nawet zaczyna. Mamy 15 kamerek do zniszczenia. Myślę, że to jest jak najbardziej do ogarnięcia. Ale z jetboardem będzie to dosyć ciężkawe, bo jetboard jest wolny dosyć. Szybciej to się robi samochodem jakimkolwiek, czy to tam zoomerem, czy pojazdami dwusiedzeniowymi. Ale zobaczymy, może mi się uda jetboardem za pierwszym razem to ogarnąć. Byłoby fajnie moim zdaniem. W ogóle zastanawiam się, co to są w ogóle za tutaj te pojazdy takie nieruchome. To są takie coś a la statki? Chyba tak. O, i to jest pojazd, którym dzisiaj się dostaniemy do nowej lokacji. Ponieważ będziemy musieli tutaj kompletować pieczęcie Mara, ponieważ tak dzisiaj zabieramy się również za fragmenty pieczęci Mara, więc bądźcie na to przygotowani. Strasznie ryzykuję, jeżeli chodzi o czas, no ale niestety nic na to nie poradzę. Tutaj rekomenduję użycie jetboarda, ponieważ uwierzcie mi, ciężko by było ustawić tutaj pojazd, żeby tak idealnie na wprost zniszczyć te kamerki. Bo to są chyba kamerki, mimo że to nie przypomina kamerek, ale wiecie, w świecie Jacka wszystko może wyglądać inaczej niż w naszym rzeczywistym. Pamiętajmy, że to jest fikcja, a nie życie realne. W świecie Jacka to nawet kanapka to może... Taka, wiecie, zwykła kanapka to może być uznawana jako, nie wiem, prekursor burger. I dlaczego mówię prekursor burger? Dlatego, że w końcu w Jacku są prekursorowie, a nie normalni bogowie. Dobra, i dwie... Ej, to w sumie jetboardem się udało to w miarę ładnie ogarnąć. Jestem pod wrażeniem. Ładnie to żeśmy zrobili. Ładnie żeśmy to ogarnęli, naprawdę jestem pod wrażeniem. Myślałem, że to trzeba będzie samochodem jakimś albo pojazdem zrobić. A tu za pierwszym razem, first try. Oh man. No dobra, no to co, lecimy sobie do baru Hip Hog. O nie! Zaalarmowaliśmy, kurde, Crimson Guardów. Najgorzej. Baron sent his goons to harass me as usual, eh? Health violations, back taxes. Everyone wants a piece of me. Oh well. Lucky for you, there's plenty to go around. Destroying that cargo in the port is more important than you know, eh? I've got a new project going, and I don't need anyone snooping around my shipments.
Let's just say, if everything goes as planned, I'm going to corner the market in metalhead trophies. Anyway, I have another job for you. An associate of mine, Bruta, works with me in the forced labor trade. You mean the slave trade? I prefer freedom challenged. Lurkers are the city's low-class labor. Bruta pays me handsomely to help him free lurkers and get them safely out of the city. Oh, it lifts my spirit to help those in need. And I need his money! Lurkers! We don't like lurkers! But you do like gun upgrades, eh? There are 3 Crimson Guard transports carrying lurkers to a project the Baron has outside the city. Take out the transports and bring the 3 lurkers to Bruta's trinket stand in the bazaar. Nothing so far. Dobra, mamy Weapon Ammo Upgrade, czyli dzięki niemu Scatter Gun. Czekajcie, nie Scatter Gun. Blaster Mode oraz Vulcan Fury mają teraz upgrade, ponieważ mają po 200 amunicji. Scatter Gun ma dalej 100, więc on niestety nie został obdarowany tym świetnym upgrade'em. Tak, moi drodzy, oni powracają. Jeżeli nie słuchaliście cutscenki bądź nie widzieliście napisów, to już śpieszę z wytłumaczeniem. Otóż lurkerzy powracają, moi drodzy. Ale spieprzyłem to. Oczywiście jak zwykle. Więc dobra. Crew w trakcie, kiedy była cutscenka, opowiadał nam o tym, że ma takiego dobrego znajomego lub osoba, która mu pomaga w transportach, która jest w bazarze. Czyli wiecie, tam pewnie podpisuje z nim jakieś formalności lub pilnuje tych całych rzeczy transportowanych, żeby wiecie, podpisywać tam dokumenty i te sprawy. I tą osobą jest Bruter. I on potrzebuje pomocy, dlatego że lurkerzy są przewożeni w takich wielkich klatkach, wielkich takich pojazdach, czyli można by powiedzieć, że to coś a la Hellcaty, ponieważ te pojazdy to trochę takie Hellcaty. No i naszym zadaniem jest po prostu unicestwienie tych ogromnych Hellcatów i odbicie lurkerów. Ponieważ lurkerzy w obecnym świecie Jacka, czyli w przyszłości, jak sobie zresztą wytłumaczyliśmy, to jest najniższa hierarchia. Po prostu nie są oni już tak bardzo inwazyjni, jak byli w Jacku 1. Po prostu oni są mega uspokojeni i przyjaźnie nastawieni, powiem nawet więcej. Zresztą nawet Bruter na ten temat się wypowie, bo Bruter sam jest lurkerem. Chyba niestety moje autko buchnie, co oznacza, że oj. Mam nadzieję, że nie. Nie wybuchaj, to już niedaleko zostało do Brutera, nie. Dobrze. Teraz został nam tylko już ostatni lurker, który jest uwięziony. I warto byłoby wtedy sobie zmienić auto. Uciekamy za pomocą jetboardu. Psst. Zawsze lubię to niszczyć. A właśnie, wspominałem wam o tym, że jak jest jetboard, kiedy jedziemy jetboardem, no to do soundtracku dodatkowy instrument się dogrywa? Dawaj, wsiadaj. Jedziemy. Myślę, że tą misję spokojnie też za pierwszym razem zrobimy. Nie będzie tutaj żadnego problemu. Musieli, kurde, brać te swoje Crimson Guardowe motocykle. Serio? Nie mogli się powstrzymać? Chyba nie mogli.
priority warrior. You have to great thing for Bruter and Lurker people. No touch of the dew. Oh, sorry. You great guy. Bruter not forget. Bruter pay you back, you see. Sweeping for suspects. No. I to by było na tyle. Bruter nas tutaj grzecznie pogłaskał po główce, jest z nas zadowolony, ponieważ uratowaliśmy lurkerów, czyli w zasadzie jego rasę. I teraz w zasadzie moglibyśmy już dalej kontynuować gierkę, ale ja myślę, że to Dead Town nie da mi spokoju, więc... wróćmy tam, zdobądźmy te precursor orby, co nam szkodzi. I tak już na razie żadnych komunikatów nie będziemy mieli. Z tego co widzę przynajmniej nie będziemy nic mieli. Mogę się oczywiście mylić, ale raczej nie. Więc wróćmy po prostu normalnie do tej pierwszej części Haven City, do Dead Town. Dobra, jesteśmy już w Dead Town, a raczej przed Dead Town. I teraz zaczynamy naszą poboczną misję, taką misję, którą ja sobie tutaj ustawiłem. Więc rozpoczynamy, kurde. Oczywiście omijamy standardowo metalheadów. W ogóle przez chwilę, kurde, zgubiłem tego Dead Town na mapce, więc musiałem sobie mniej więcej na własne oko przypomnieć, gdzie było dokładnie Dead Town. No i tutaj mamy sekretne precursor orby, które warto zebrać. Warto zebrać dla trofki, bo czemu by nie. Gamer co prawda nie pokazywał tego, no bo wiadomo, gamer tutaj leciał bardziej na szybkość niż na takie, powiedzmy, mocne eksplorowanie. Ja z kolei tutaj bardziej lecę na eksplorowanko. I w zasadzie to chyba byłoby na tyle, bo nie widzę reszty precursor orbów, chyba że coś tutaj jest jeszcze schowane, ale wątpię w to. Pierwszy raz w ogóle lecimy tędy, co nie? Nie, to chyba będzie wszystko już. Nie wydaje mi się, że coś zostało zapomniane. To co mogliśmy zebrać, to zebraliśmy. Tyle mogę powiedzieć. No więc to by było na tyle. Możemy już teraz wracać do crew, ponieważ crew ma dla nas kolejną misję. Tak chciałem wam jako taką ciekawostkę pokazać. Myślę, że jest to dla was może ciekawe, może nie. Może kogoś to ciekawiło, gdzie są tutaj precursor orby, więc może potraktować to jako taki mini poradnik. A teraz widzimy się przed barem Hip Hop. Bo to co chciałem pokazać, to już pokazałem. W ogóle jedna rzecz mnie tutaj zastanawia, tak całkowicie szczerze. Kiedy atakujemy z broni Crimson Guardów w ich pojazdy, to oni nas zaczynają atakować. W momencie kiedy wjeżdżamy na nich, w sensie wjeżdżamy pojazdem w pojazd, to oni mają to kompletnie w dupie. Jakby nie przeszkadzało im to, że jakikolwiek cywil, już tam nawet nie wliczam Jacka, ale jakikolwiek cywil byłby w stanie zniszczyć ich pojazd. To jest takie zastanawiające trochę, tak szczerze. Więc no. No i swoją drogą już nawet nie muszę robić edytu, ponieważ jesteśmy już przy barze Hip Hop, tylko że inną drogą żeśmy pojechali trochę. Years ago, when I was an art collector, I hit the local museum to borrow a famous statue of Ma, the founder of Haven City. In his hands, the statue held the ruby key to the city, an artifact of surpassing beauty. And, of course, priceless worth, eh? Oh, I just love art. While smuggling a huge statue through the sewers, eh? A grueling rainstorm flooded the whole place. The statue and five of my best men were swept away. That's terrible. Yes, a tragic loss. I've missed that statue ever since. The sewers have been so full of water and metalheads that I can't get anyone to go down there and retrieve the artifact. But your special check
You can do it. Jack! Hey, what am I, chub liver? Oh, don't I wish. Now go down there. Drain the sewers and find that statue at the bottom. Bring back the Riki artifact, and it will open up doors beyond our wildest dreams, eh? Great. More mucking in the mud. I hate to burst your bathtub bubbles, baby, but that ain't just mud down there. Nothing so far. Tak więc... dostaliśmy misję od Crew, że musimy udać się teraz do kanałów. Bo jak tutaj opowiedział nam historię odnośnie skarbu Mara, a dokładnie to o kluczu, który on wraz jego załoga chcieli zdobyć. Niestety ludzie od Crew polegli, bo zginęli tragiczną śmiercią. No i Jack został, że tak powiem, poproszony o wykonanie tej misji i znalezieniu tego klucza, czy on tam dalej jest. Jeżeli oczywiście jest, to mamy go przekazać Crew, ponieważ dla Crew to jest cenny artefakt. No i my oczywiście go przekażemy, bo nie mamy nic konkretnego do roboty, tak na dobrą sprawę. U nikogo jeszcze misji żadnej nie mamy, więc no. Mimo, że mamy ikonki bazaru i sztyletu, co oznacza misję od Thorna, to jednak tymi misjami się jeszcze teraz nie zajmiemy. No i dobra, no to co, widzimy się wtedy przed kanałami, co nie? Boom! Dobra, let's go! Let's go to the sewer. Hello there. No i to jest właśnie misja z jetboardem, jeżeli chodzi o ten poziom. Po prostu będziemy musieli tutaj pojechać specjalną, o właśnie tędy. Tutaj mamy specjalną ścieżkę przystosowaną pod jetboard. Bardzo mi się podoba w ogóle ta sekcja. Szkoda tylko, że jest ona ekskluzywnie pod jetboard. No ale trudno się mówi. Żyje się dalej. I teraz nasze zadanie to po prostu jest pozbywanie się wody z kanałów. Co jest dosyć takie śmiesznawe moim zdaniem, bo jednak wiecie, kanały są... może inaczej ubiorę to w słowa. Moi drodzy, czym się kanały charakteryzują według was? No bo jak dla mnie kanały charakteryzują się dużą ilością śmierdzącej wody. A my musimy się tutaj kurde wody pozbyć. Cóż za ironia losu. Nie, no tak na dobrą sprawę to sobie zdaję sprawę, dlaczego mamy się pozbyć tej wody w końcu. Być może pod tą wodą jest ten klucz cały, którego ludzie od Crew nie mogli zdobyć i polegli. Na razie mamy tutaj dwa zbiorniki oczyszczone, dzięki czemu woda naprawdę już opadła do takich, powiedzmy, malutkich rozmiarów. Więc teraz pytanie, co dalej? Gdzie jest kolejny? I radzę wam uważać na te wiertła. Tutaj będę starał się ostrożnie jeździć, bo tylko dwa paski zdrowia mam. To nie jest za dobrze, moi drodzy. Kurde, Jezus Maria, ale jumpscare. O, kamera też mi tutaj teraz nie pomogła, bo się zbugowała za ścianą. Oczywiście bomby również mi tutaj nie pomogą. Gdzie to jest? Dobra, tutaj chyba będziemy musieli się dostać. Ty, ja. Uwaga na bomby, bo one mogą buchnąć sobie. No, wiedziałem, że to się tak skończy. I wszystko od zera. Świetnie. Może teraz będę bardziej uważny. Kto wie. W sumie nie będę nawet tego edytował. Po co? To jakoś super daleko nie jest. Ale tu już wolę zginąć, bo już i tak mnie ta ryba porobiła. To się nie liczy, moi drodzy.
Czemu ciągle, kurde, dostaję do scattergana ammo? Ja do blaster moda chcę dostawać, a nie do scattergana. Walić cię, pieprzona rybo. Okej, pierwszy zbiornik ogarnięty. Teraz uwaga na bomby i na różne tego typu rzeczy. Finally, świetnie. Ale to, kurde, głośno pracuje, ja pierdzielę. Weźcie, kurde, tutaj się ogarnijcie. Cisza nocna w kanałach jest. Przestańcie tak głośno pracować. Halo. No i dobra, teraz będziemy poszukiwali tego trzeciego zbiornika, który na nas czeka. Ale hej, dobre jest to, że dopiero ten, dwa paski zdrowia żeśmy stracili. Choć Jack 3 i tak trochę bardziej to ogarnął, że aż tak dużo pasków się nie traci, kiedy się obrywa właśnie od takich rzeczy, więc to jest nawet cool. I teraz pytanie, to było właśnie w tę stronę, z tego co pamiętam. W tę stronę. O, dokładnie, tam jest trzeci. Skąd to wiem? Dlatego, że pierwszy raz tędy przejeżdżamy, więc no. Więc raczej to jest pewne, że tutaj będzie ostatni zbiornik do wypompowania wody. No już teraz mamy goło i wesoło. Jak taki, kurde, program. I nic tutaj nie ma? Nie, tutaj tego klucza nie będzie chyba. Nie, jego tutaj nie będzie, on będzie dalej. Dobra, bo mi się już tutaj popierdzieliło. Miałem przez chwilę nie ogar moment. Uwaga na bomby, bo teraz one mogą naprawdę skrzywdzić. W końcu woda została tutaj wyczyszczona. Dobra, jesteśmy tutaj w tym miejscu. To będzie tutaj. Whoa, got it. Where would you be without me, eh, Dax? Well, Jack, I probably wouldn't be 2 feet tall, fuzzy, and running around in a sewer without a pair of pants. God, I miss pants. No, nie, to by było na tyle. Tutaj nawet Daxter wspomniał o tym, że bardzo tęskni za swoimi spodniami, bo czuje się taki nagi. Więc no. No i tutaj nic w sumie nie ma szczególnego, nie ma żadnego orba ani nic. Znaczy, orb jest w tej lokacji, ale szczerze nie pamiętam gdzie, więc walić w sumie tego orba. I tak nam uda się już mieć bez problemu tą trofkę za 286. Więc no. Zdobyliśmy to, co Crew chciał. Ale zabawnym aspektem jest to, że Crew teraz nie będzie miał dla nas żadnej misji, więc tak na dobrą sprawę na razie możemy go olać i pójść na bazar, ponieważ tam się dopiero ciekawa rzecz teraz wydarzy. Ale to spokojnie. Trzeba będzie się najpierw tam dostać. O to się martwić nie musicie, bo zaraz tam w zasadzie będziemy, bo to niedaleko jest. Wow, mamy już, kurde, prawie 1,5 godziny na nagraniu, więc to jest ładny wynik, bądź co bądź. A dawaj mi zoomera, kurde, co się będziesz tutaj pierdzielił, pan. W ogóle nie wspomniałem wam natomiast o moich... Ta, Bruter teraz do nas coś tam powiedział, ale nie za bardzo go słuchałem, jeżeli mam być szczery. W każdym razie, co chciałem powiedzieć, moi drodzy. Bruter, kurde, to wszystko przez ciebie, zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Właśnie, nie wspomniałem wam odnośnie moich wspomnień, jeżeli chodzi o misję kanałową.
Otóż misja kanałowa była dla mnie nawet spoko. Fakt faktem, miałem problem z tymi bombami, ale była do przeżycia. A teraz dawajmy tutaj na rynek, ponieważ tam się zadymy dzieją. How's it riding in the hood, Red? Get out of the area. This is Crimson Guard business. One of Vin's eco-tankers is coming in from the wasteland, but the clearance transmission sounded fishy. The driver was scared. We're going to check it out, just in case. How can we help? I've got it handled. Ah! A metalhead sneak attack! Damn! It's just us! Help me take out all the metalheads! No, jednak aż i potrzebujesz pomocy, więc skończ tutaj pajacować. Więc tak, kolejna misja, gdzie musimy aż i dupę chronić. Ponieważ ona się nie potrafi swojej dupy upilnować. Niestety przykro mi, ale takie są fakty. Zgrywa taką twardzielkę, a przychodzi co do czego, to wpierdziel dostaje. Więc aż doceń to, że Jack chce ci pomóc. We got them all. The metalheads are getting bolder every day. It's almost like they're testing our defenses, like probing attacks. I've got a bad feeling about this. Yeah, you're welcome. I to by było na tyle, kurde. Nic szczególnego, jak widzicie. Pojawiło się tutaj, kurde, beczki z Dark Eco, ponieważ Baron tutaj chciał handlować tym Eco, bo jak wiecie, żeby metalheady dały spokój miastu, to Baron musi handlować, kurde, Dark Eco, żeby oni dali spokój. Więc no, taka ciekawostka. I właśnie odnośnie Barona, nie wspomniałem o jednej rzeczy, która wydarzyła się w pierwszej cutscence, ponieważ tam Jack od siebie dodał wraz z Daxterem, gdy na początku Thorn był dla nas wściekły. Otóż okazuje się, że Baron chce zdradzić miasto. I to nawet nie żartuję, serio chce zdradzić miasto. No i teraz jakby to powiedzieć... No słabo bym powiedział, jeżeli chodzi o Barona, dlatego że on w końcu jest tutaj głową miasta, no nie? I on, kurde, chce coś takiego odwalać? Przecież mieszkańcy, jak się dowiedzą, to po prostu się zbuntują, nie? Dopiero zacznie się wtedy wojna, kurde. Jak policja będzie musiała tutaj, kurde, wszystkich pilnować. W zasadzie to zastanawiam się, czy czasem w Jacku nie ma czegoś takiego jak godzina policji, no bo tak patrzę, że mało ludzi se tutaj spaceruje, jakby, kurde, wszyscy byli, nie wiem, przykuci w domu, w ogóle zero wychodzenia, bo wojna trwa. I dziwi mnie w ogóle jeszcze jedna rzecz. Swoją drogą tutaj jest... to jest chyba japońskie logo Naughty Dog? Chyba japońskie. Ale znając życie, kurde, popierdzieliłem japoński z innym językiem, więc dobra, nie będę się już ośmieszał. W każdym razie... Wygląda to trochę na to, jakby to miasto naprawdę było takie wymarłe i było ciągle pod kontrolą Praxisa. Jakby Praxis nie pozwalał podstawowych czynności nawet wykonywać w tym mieście. Co jest dosyć... co jest dosyć interesujące. I chyba mamy teraz tutaj jechać, tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę się oczywiście mylić. Pozwólcie, że tego po prostu nie skomentuję. To było takie głupie, że szok. We destroyed Chris cargo. Great. I'll send you a medal. Now if you don't mind, I'm on a deadline, so scram. Are you always this difficult? Let me handle this, Jack. Listen, lady, we beat your stupid course, and we can outrace anybody in this city. Wait, that voice. Now, there's just two things you need to know. One, we don't want to join your stinking race team. And two, you just lost a date with Orange Lightning. Let's go, Jack. Daxter, it is you! Kira! Oh, I never thought I'd be so glad to see your furry mug. And Jack, you look different. It's been a tough ride. The Baron pumped our boy here full of Dark Eco,
And it did something to him. Now he's got super moves or something. And a few anger issues as well. I've been looking for you guys forever. And planning a way to get us back home. Somehow that rift took us far into the future. I've calculated the time displacement, and I think I've got your father. Well, sort of. Working with the underground, fighting a baron. But he's, What? You need to go see him. And I need to get to the baron. You could try to win the Class 1 Racing Championship. The winner of that big race always gets to meet the baron in the palace. But you have to qualify by winning the lower class races. There's a Class 3 race starting soon. You can drive for my team. But Jack, we should think about getting out of here. I don't like this place, and some of the people are creepy. Jack, my boy, I need that ruby key you found, eh? A special client has requested it. Sorry about that, crew. I must have forgotten. Right.